Okazały się dzisiaj taśmy na stronach internetowych. Jakie jest Pana stanowisko? Ukazały się dzisiaj nagrania. No ja jestem zbulwersowany tym faktem. Tam prominentni politycy Platformy Obywatelskiej oraz SLD w Kłodzku i w powiecie kłodzkim no, kupczą stanowiskami w zamian za poparcie polityczne w drugiej turze wyborów. Dla mnie to jest sytuacja niedopuszczalna. Czym innym są negocjacje polityczne, a czym innym jest obiecywanie stanowisk kierowniczych w urzędzie miasta, w jednostkach, w zamian za poparcie. Przecież na te stanowiska są konkursy. To jakie będzie główne kryterium tego konkursu? W naborze napiszemy, że główną rzeczą jest to, czy ktoś jest członkiem SLD albo jest podpierany przez któregoś z prominentnych działaczy sojuszu. Ta sprawa jest bardzo bulwersująca, dlatego po analizie tych rozmów i po konsultacji z prawnikami postanowiłem dzisiaj złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa i zaraz idę to uczynić.